Próba testu. Mam do tego taką przykrywkę i obawiam się, że ta przykrywka będzie dotykać tego kremu. Oho, nie dotyka? Chyba nie dotyka. A nie, dotyka jednak. Ja wiedziałam. Ale póki jeszcze nie kładę owoców, to mogę dać tą przykrywkę, a później będę musiała coś skombinować innego, no bo już przecież ja położę na to owoce, to to będzie jeszcze wyższe. Krem na torcie odhaczony i powoli będę się zbierać na stację, bo zaraz ma przyjechać Michał. I jedziemy jeszcze na zakupy, bo właśnie muszę kupić owoce, bo jeszcze tego nie kupiłam. Jedziemy! Powiem wam, że jeszcze jak na złość mam okres, zawsze w te najważniejsze wydarzenia roku, więc troszeczkę umieram z bólu generalnie, ale dam radę. Dam radę, wziąłam leki, będzie dobry dzień, mam nadzieję, że mi trochę przejdzie później. Tam jest mi niedobrze, więc trochę nie mam ochoty gotować tych wszystkich pysznych rzeczy, które sobie zaplanowałam. Jedziemy, przejechałam, najgorszy moment. Powiem wam, że ja już się w sumie nie stresuję jeździć samochodem, szczególnie po moim mieście. Welcome! Siemano widzowie, z tej strony Byk Elizyny Podłoga 10 i dzisiaj jedziemy autem. Jedziemy do Lidla. Kupiliśmy niespleśniałe borówki. Malin nie kupiłam, bo były spleśniałe, a ja nie będę spleśniałych owoców kupować, nie? A Michał kazał mi kupić. Nienormalne. Słuchaj, ty wiesz, że od momentu, kiedy jakiś owoc zostanie zerwany, to już w nim rozpoczynają się automatycznie procesy gnilne. No dobra, ale to nie na takim poziomie, że jest aż pleśń wyrośnięta. No Michał, ja nie będę kupować owocu, który ma wyrośniętą pleśń. No jeszcze nie jestem aż taka szalona. I no a to możesz zdjąć, jakby wyrzucić tylko tego spleśniałego, resztę coś. Nie, bo one wszystkie są już wtedy dotknięte tą pleśnią. Czy ty oglądałeś kiedyś program Galileo? A czy ty kiedyś oglądałaś, że jakby hurtowo tam jest tysiące, miliony borówek razem i one są potem rozdzielane, więc tak naprawdę te nawet czyste były kiedyś dotknięte przez tą nieczystą. Dobra, ale nie musisz mi tego mówić. Pokażę wam, widzowie. Jak to pokazać? Proszę bardzo, to jest taka beza właśnie. Jak wiedziałam, że tu nie będzie gdzie zaparkować, to bym tam bardzo fajna, polecam. Mam nadzieję, że będzie smakować. Słyszę, jak ty przeklinasz. No bo jestem zdenerwowana, tu nie ma miejsca, żeby zaparkować. Żenada. Proszę pana, ja tu parkuję! On cię nie słyszy. Lepiej, żeby słyszał. Ale parkować tyłem to ja naprawdę potrafię. Widzisz, jak tu jest mało miejsca i ja zaparkowałam. Ja jestem naprawdę... Świetnie. Świetna jestem. Dobra, nie wiem, czy mam proste koło, ale to już nie jest ważne. Oj, pani nie może wysiąść przeze mnie. Spójrzcie, moi drodzy. Dostałam taką bezę od Michała. Prezencie. To jest torba, w której dostałem od Zuzi na moje urodziny prezent i teraz wraca to. Oczywiście w środku jest druga torba. Druga torba. Zamknij oczy, otwórz oczy. Ulala. Taki skromny pominek. Oczywiście. Zobaczymy, jak to pachnie. To jest chyba jakaś mgiełka, tak? Mgiełka pokaż. I kremik. Mgiełka i kremik, bo nie kojarzę tego zapachu. Mi się bardzo podoba. Wiesz, z czym mi się kojarzy? Z czym? Z Violettą. Z Violettą, no bo jest fioletowy może dlatego. Też. To no wyłaź stąd. Że jesteś jakaś nerwowa. Nie jestem nerwowa, ja mam okres. To mówię. Pokaż, ładny. No, jak Violetta. Takim trochę owocem pachnie. Bardzo to do ciebie pasuje, moim zdaniem. No, bardzo ładny. No, taki. Ale co to za owoc? Fresh peach. A peach? Właśnie taką brzoskwinką pachnie. No, bardzo ładny. Bardzo ładny. Dziękuję. Tak trochę pachniesz. Postawię sobie w moim miejscu na wszystkie moje perfumy. Gdzie? Tutaj. Wow, druga. Nie, no tu są jeszcze, zobacz. A, trzy.
Idziemy się brać, znaczy ja idę się brać za robienie jedzenia. A w ogóle docencie też, jaki mam dzisiaj piękny t-shirt na sobie. Ale super, że to jest 100% bawełny. No. I to jest bardzo gruby materiał. Ja byłam w szoku, jak otworzyłam paczkę i zobaczyłam, w sensie poczułam, jak gruby jest ten materiał, taki wiecie, porządny, więc myślę, że ta koszulka będzie ze mną na bardzo długo. I macie też zniżkę, minus 15% z moim hasłem, także zachęcam do zakupu. Naprawdę piękna jest ta koszulka, zapraszam też na mojego Instagrama, bo tam stawiłam taką bardzo fajną rolkę, jak unboxinguję tą bluzkę. Ja na moim Instagramie nic nie unboxinguję, ale też zapraszam. Oczywiście, że tak. Zdążyłam się już zdenerwować podczas mojego gotowania, ale jestem już pomalowana i prawie gotowa, tylko muszę się przebrać i domalować rzęsy. A stwierdziłam, że teraz już się wezmę za robienie tego jedzenia całego. I słuchajcie, mam w planie zrobić lasagne i posklejał mi się cały makaron, bo moja mama doradziła mi, żebym go sobie wcześniej ugotowała, żeby po prostu, wiecie, on był trochę miększy, żeby na pewno się to wszystko upiekło. No i dodałam olej do wody, żeby właśnie się nie posklejał i mieszałam dobrze. I tak mi się kurde posklejał, więc przed chwilą go odklejałam. I te plastry tego makaronu są takie porozrywane, no ale dobra. Sytuacja w miarę opanowana. Myślę, że to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzać w jedzeniu mojej lasagne. Część tego makaronu nie dało się uratować, ale to nic, poradzimy sobie z tym, co mamy. Będę właśnie piekła sos. Zastanawiam się tylko, czy tyle mojego wege mielonego wystarczy, czy może dać więcej. To zaraz się przekonam. No i co, staram się nie denerwować, chociaż nie jest to łatwe. A Michał w ogóle śpi. Pokażę wam. Jeszcze nie wiem. A tu ma wykład, słuchajcie. No, tak się uczy pilny uczeń. Nie mówię, chcę słuchać. Michał powiedział, że jest wzruszony. Chociaż to wcale nie wygląda słodko, po prostu nałożyłam mu na taki mały talerzyk, żeby spróbował, bo ja nie wiem, czy to jest dobre, więc musimy przetestować, czy ten smak, czy to połączenie smaku jest dobre. No, próbuj. Czy coś z tym tofu powinnam inaczej zrobić? Co byś zmienił? Może w ogóle tego tofu nie dawać, tylko coś innego, no nie wiem. Jakby pierwszy raz, jakby czuję takie połączenie smakowe. Coś ci nie pasuje? Co to jest zjadliwe. Czyli niedobre, czyli, nie. Ale to tofu jest niedobre, nie, bo to jest dobre. Ja mówiąc, jest zjadliwe. No bo zjadliwe to znaczy, że... niedobre! No bo zjadliwe to znaczy, że... Ja ci powiem, takie... co to znaczy zjadliwe. To znaczy, że to jest zupełnie coś innego, co, czego ludzie zazwyczaj nie jedli i to może zrobić furorę. Ale czy to nie... jest dobre, czy nie? No właśnie, ja nigdy tego wcześniej nie... Czy to jest dobre, czy niedobre? Po prostu stwierdzasz, czy ci smakuje, czy byś zjadł więcej, czy nie. Zjadłem więcej. To było bardzo ciekawe, bo to smakuje jakby na początku jak coś. Jak coś, a później jak nic. A potem jakby jak to, jak to. Później smakuje jak nic. No bardzo dziwne. Ale dobre. No takie nie wiadomo, o co tu chodzi trochę, ale to jest takie twórcze. Mhm. W sensie takie coś innego. Dobra. Jakby ludzie będą zachwyceni, bo nigdy tego myślę, nie jedli. Myślę, że nie będą zachwyceni, bo to będą tacy ludzie, którzy nie jedzą takich dziwnych rzeczy w sumie. Ja to wiem. No właśnie na to liczyłam. Jemy? Nagrywa się. O. Siemano, wy co wie? To ja, wykazany podłoga i dzisiaj będziemy jeść. O, albo Magda. Ktoś musi troszeczkę nagrywać, bo chce mieć ja problem. Nie. Ja nagrywałem. Dobra. Widzowie, dzisiaj pokażę wam jedzenie, bo Zuzia jest bardzo zajęta i boli ją trochę brzuch, więc ja przejmuję... Dzisiaj Michał pokazuje jedzenie. Więc ja przejmuję ten zaszczyt. Chodźcie do kuchni. Siemano, widzowie, witajcie w Zuzi kuchni. A. Pokazaliśmy bałagan, a Zuzia nigdy nie pokazuje bałaganu. Tak, to wytniemy. Tutaj dajmy jakiś napis. Czekaj, trzeba tak zrobić taki przyjazd. Oj, za szybki przyjazd, nie mogę ostrości. No dobra, niech będzie. To jest jak taka aureola. Michał, właśnie to chciałam powiedzieć. A co się stało? Co się stało? Dobrze, dalej. Co się dzieje? Widać moją twarz. Mamy tako w piekarniku. Mamy... Camembert, grzanki i frytki, talarki. Ej, w ogóle... Jezu, ale wpadłem na pomysł, chodź. W ogóle... Teraz robimy taką symulację, że
Twoje ciało to jest widz. Trzymaj kamerę tak bliżej swoich oczu, żeby to było bardziej realistyczne. Tak jak nagrywali chłopów. Ja mówię teraz do ciebie, widzu. I trzymam cię właśnie za ręce. Patrz, to jest twoja ręka. No, to będzie straszne. To jest twoja ręka, rozumiesz? No. I teraz idę z tobą i ci pokazuję Zuzi stół. Pokażmy może najpierw Igę. Od stóp do głów. Ja, yeah, outfit check. Ale czy to, yeah, tak, czy to tak wygląda na kamerze, tak jak ja bym chciał, żeby to wyglądało? Ale co? Chyba nie. Nie, chyba to nie, nie jest chyba taka kamera, to wiesz? To jest treść, to wiesz? No, dobra. Zuzia, to możesz wyciąć. Próba testu. Hummingbird. Jest ten roztopiony? Udał się? Mhm. Yummy. Bardzo dobra ta pasta. O, no to cieszę się. Mega. Kocham tego Hummingbird. Kocham przywalić do ludzi do domu. A jak ci się bawiło z Zuzi rodziną na weselu? Świetnie, ja ich kocham. A czyje to wesele było, Zuzia? Moje kuzynki. A właśnie, a coś wiadomo o nich? Pytałeś już mnie dzisiaj, no i nie odpowiedziałam. No bo powiedziałam, że nie wiem, no. Ale co wiadomo? No, czy są szczęśliwi? No bardzo dobre. Dobrze, że dzisiaj dużo nie jadłam. No, ja specjalnie z myślą, żeby tutaj jeść. Ja też, bo ja dzisiaj nic nie jadłem. Walking through the city streets. It's Słuchaj, wyświetlę księżyca nocami, chodzimy nimi leśnymi ścieżkami. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, o nie, nie. Chcę wykończyć jego też. Chora na czaski, chora na słowa, chora aż mnie boli głowa. Dopiero początek, tyle przed nami. Po co się pytać, dostać? Dobrze, dobrze. Nawet ja, jeśli to życie zna już odpowiedź, będzie dużo ciekawiej. Teraz nic nam nie powiem. Tyle miejsc odkryty, gdzie inni nie dotarli wciąż. Tyle kręty dróg po prost i nie musimy stracić to. 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje nam. No, pokaż, jaki pokaz slajdów jest za tam. Niech żyje nam, a kto? Zuzia! Happy birthday to you. Happy birthday. Żyj duża. Żyj duża. Żyj duża.